Dobry wieczór Państwu. Bardzo się nisko kłaniam, że chcieli Państwo przyjść, żeby posłuchać mnie. A konkurencja jest duża, w końcu mamy euro równocześnie, piękną pogodę, więc ja się bardzo cieszę, że Państwo przyszli. Muszę przyznać, że pierwszy raz mówię do ludzi leżących na łóżkach, ale studenci czasem na wykładach, szczególnie rano, w weekendy, są w takim nastroju, który przypomina dość atmosferę łóżkową, więc myślę, że nie będzie to jakoś dla mnie szokujące. No, ja się nazywam Michał Bultostański i zajmuję się subkulturami młodzieżowymi i młodzieżą. I dzisiaj nie będzie nic dla chłopców, co jest trzenie spali ze swoimi dziewczynami, czyli trochę o miłości i o podejściu do seksu w subkulturach młodzieżowych, ale też trochę o muzyce, bo ja rzeczywiście w swoich badaniach głównie skupiałem się na muzyce, natomiast żeby milej się tego słuchało, to będzie trochę o seksie. Chciałem zacząć od takiego bardzo krótkiego wstępu, skąd ja w ogóle mam różne informacje, które będę Państwu podawał, ponieważ to ja jestem socjologiem, to nie jest tak, że ja sobie usiadłem i wymyśliłem, co tam się na tym świecie dzieje, tylko ja stwierdziłem, że będę chciał badać muzykę i subkultury, ponieważ jest to dla mnie przyjemny i miły temat i fajnie się jest zajmować naukowo czymś, co jest ciekawe i miłe i można chodzić na przykład na koncerty w ramach pisania doktoratu. Więc ja postanowiłem zbadać relacje między nadawcami muzyki, czyli samymi muzykami, a słuchaczami. Bo zastanawiałem się, jak to jest, że taki zespół The Geeks, zespół, który gra muzykę dla skinheadów, śpiewa Twardy bądź i piwo pij, i potem się rozmawia ze skinheadami i oni mówią, że bycie skinheadem to bycie twardym i picie piwa. Myślę, kurczę, no jakby idealnie cytowali te wszystkie teksty piosenek, których słuchają. Albo się zastanawiam, jak to jest, że na przykład punki śpiewają o piosenkę Jabolowe ofiary, KSU ma taką piosenkę i później widać punków w różnych miejscach, którzy siedzą i piją te jabole. I zastanawiałem się, co jest pierwsze i jaka jest ta relacja, na ile ważna jest muzyka w subkulturach i na ile to jest istotne. I przeanalizowałem wywiady z członkami zespołów, przeanalizowałem teksty piosenek i zrobiłem ankiety ilościowe ze słuchaczami różnych gatunków muzycznych. No i skupiłem się na czterech tylko niestety subkulturach, bo inaczej bym pisał ten doktorat 10 lat. Więc skupiłem się na tych subkulturach, w których moim zdaniem muzyka jest dość kluczowa, czyli na punkach, skinheadach, metalach i na hip-hopowcach. I dlaczego wybrałem te cztery subkultury? Mało jest bardzo badań dotyczących subkultur w Polsce w taki sposób bardziej reprezentatywny. Ja od razu powiem, że ja się strasznie cieszę, że tutaj jest ten taki chodnik, bo ja mam manierę biegania w tym i z powrotem zawsze, jak mówię, także że kolega się jeden ze mnie śmiał, że powinien włączyć Endomondo w telefonie podczas wykładów takich normalnych, jak prowadzę, bo tak chodzę wzdłuż sali i to niektórych irytuje, a tutaj mam przynajmniej taki chodniczek, trawniczek, którym mogę chodzić w tym i z powrotem i przynajmniej czuję się bardziej swojsko i mam nadzieję, że to nie jest bardzo irytujące, chociaż się tak pojawiam i znikam momentami, ale na szczęście mam nadzieję, że to nie będzie Państwa drażnić. Punki, skinheadzi, metale i hip-hopowcy. Cztery grupy, które w jednym z niewielu takich badań, które robił CBOS w latach 90. okazało się, że to są subkultury, które są najbardziej znane w tym czasie w Polsce, ale najmniej lubiane. Czyli my wiemy, że są hip-hopowcy, że punki, skinheadzi, metale, ale młodzi ludzie mówili, że nie przepadają za tymi grupami, bo może mieli z nimi jakieś złe doświadczenia. To też oddaje dobrze nazwa pierwszego takiego skinowskiego zespołu muzycznego w Polsce, który się nazywał BTM, co ponoć w rozwinięciu oznaczała brzydka twarz młodzieży. To ogólnie subkultury miały być jakiś czas temu przynajmniej tą brzydszą częścią młodych ludzi. I trochę tak były odbierane, bo tak już bardzo stereotypowo myśląc, no to metal to brudas i satanista, punk to brudas i anarchista, skinhead to może już nie brudas, ale faszysta albo neonazista, a hip-hopowiec to ogólnie łysy narkoman. I ogólnie takie stereotypowe podejścia dotyczące tego, ach, ta dzisiejsza młodzież, jak to wszystko wygląda, tak można by to określić tak bardzo, bardzo stereotypowo.
No ja chciałem pokazać, że wcale tak nie jest, że to nie same brudasy, faszyści, narkomani i że wcale nie wygląda to w ten sposób, w taki jak to jest odbierane. I stwierdziłem, że podejdę do tematu zupełnie pomijając wszystkie stereotypy, no bo bardzo łatwo jest powiedzieć, Nergal śpiewał szatanie. Bardzo łatwo jest powiedzieć, wszyscy metale jedzą koty i odprawiają czarne mszy na cmentarzach. Każdy skinhead jest neonazistą. I widząc, jak wygląda literatura pisana często przez pedagogów albo przez kryminologów osób w kulturach w Polsce, bo takie niektóre książki policjanci pisali, gdzie zestawiali na przykład w rozdziałach o skinheadach, na końcu była taka rubryka przypadki kryminalne z kroniki policyjnej, co skinheadzi narozrabiali. Albo jak się czyta wspomnienia z Becji, z festiwalu w Jarocinie, to też tam są historie, statystyki, ilu metali odprawiło czarną mszę, ile znaleziono martwych kotów na cmentarzu. Takie absurdalne zupełnie rzeczy. I ja chciałem pokazać i jakby zbadać to, że może Nergal wcale nie śpiewał szatanie. Może to nie jest tak, że to są teksty satanistyczne, mroczne, tak jak tam się wszystkim wydaje. I że wcale nie jest tak, że hip-hopowcy rapują o siedzeniu na ławce i paleniu marihuany i to jest jedyne, czym się oni zajmują. Więc przebadałem najpierw teksty piosenek. Ja do seksu oczywiście zaraz przejdę. Do seksu przejdę, nie zapominam o nim, więc proszę się nie martwić. Więc przebadałem najpierw teksty piosenek, żeby zobaczyć o czym oni rzeczywiście śpiewają. No i teraz technika nam pozwala zrobić to w taki łopatologiczny sposób, czyli zliczyć wszystkie słowa, jakie występują we wszystkich tekstach piosenek. W przypadku muzyki metalowej nie było to takie trudne. W przypadku na przykład skinheadów, którzy czasem grypserą, mieli piosenki, gdzie używali grypsery śpiewając, czyli tej więziennego slangu, to trochę ciężko było to czasem spisać po prostu, bo ciężko powiedzieć i sprawdzić nawet w dobie Google, jak się pisze niektóre określenia z grypsery, nie mówiąc o tym, jak to w ogóle zliczać, ale zliczyłem teksty, wszystkie słowa, jakie tam występują i stworzyłem potem takie kategorie osiowe, żeby zobaczyć, jakie teksty piosenek najczęściej, jakie słowa występują w piosenkach różnych zespołów. No i wiadomo, że chciałem przebadać cały metal, ale się tak nie da, bo teksty piosenek wszystkich polskich zespołów metalowych to myślę, że encyklopedię albo Biblię, no może taką czarną, ale można by z tego stworzyć. Więc wybrałem sobie po dwa zespoły z każdej subkultury i to było subiektywne i bałem się strasznie, że potem się okaże, że słuchacze, z którymi będę robił wywiady, okaże się, że słuchają zupełnie innych zespołów, no, ale na szczęście Vadera i Behemota okazało się, że słucha większość metali. W przypadku rapu wziąłem Moleste, Evenement, no i Rehapeje, bo bez Rehapei to się nie da funkcjonować. Ja bardzo długo się zastanawiałem, czy na pewno muszę analizować Rehapeje, ale porozmawiałem z kolegą, który prowadzi taką świetlicę dla młodych chłopaków z patologicznych rodzin i stara się ich przez rap wyciągać z tych różnych patologicznych rodzin. I on powiedział, że dla niego to ten Rehapeja nie jest taki istotny, ale dla tych młodych to nie jest cały czas true, jak się ich zapyta, to Rehapeja przede wszystkim. I rzeczywiście później w badaniu ilościowym wyszło, że wśród ulubionych zespołów fani hip-hopu wymieniają Rehapeja, a potem długo, długo nic. Więc Rehapeja jednak rządzi. Zespołów punkowych też nie chciałem wziąć takich zespołów zbytnio upolitycznionych. Nie chciałem wziąć Włochatego, żeby nie, bo wyszłoby mi tam, że co drugie słowo to jest anarchia albo mięso. Więc wziąłem Dezertera, żeby mieć tak trochę bardziej polityczny zespół i Cele numer 3 to jest taki bardziej melodyjny punk rock przypominający trochę Buzzcocksów. No, w przypadku skinheadów największym banałem byłoby wzięcie Honoru i Konkwisty 88 i powiedzenie, że wszyscy skinheadzi to neonaziści, ale też nie chciałem takich wniosków wyciągać, bo skinheadzi w końcu jak powstawali byli apolityczni i dużo bardzo wyciągali z kultury emigrantów jamańskich w Wielkiej Brytanii, więc wziąłem zespół Horror Show. Przepraszam, że to mówię w Łodzi, ale z Sosnowca. I to jest taki zespół, który bardzo dużo odwołuje się do motywów z Mechanicznej Pomarańczy, do której skinheadzi w ogóle bardzo lubią się odwoływać. Tatuują sobie tego Alexa z filmu Kubricka.
i dużo się odwołują do piłkarskich, piłkarskiego swojego klubu, czyli Zagłębia Sosnowiec. Ale to już ten temat szybko przeskoczę. No i zespół GIDS z Lublina to jest zespół, który niby jest apolitycznym zespołem, teksty ma takie typowo ojowe, taki zabawowe, natomiast gra koncerty jednak z tą prawą stroną skinheadów. No i co mi wyszło z samej analizy tekstów? Z analizy tekstów mi wyszło, że Nergal wcale nie śpiewa o szatanie. Ten szatan tam się pojawia, tam średnio w co drugiej piosence i tak go jest dość dużo, tylko oczywiście to nie jest taki szatan, czysty szatan, bo stworzenie, takie zliczenie tych szatanów było strasznie trudne, bo z jednej strony leżała Biblia, z drugiej strony Tatarkiewicz i to niekoniecznie Biblia dlatego, żeby słuchając Behemota równocześnie się bronić, tylko tam było tyle odwołań do elementów zawartych w Biblii i tyle elementów odwołujących się do jakiejś filozofii czy starożytności, tyle uosobień tego złego, że było trzeba sprawdzać wszystkich lewiatanów, wszystkie jakieś Lilif, wielkie nierządnice Babilonu, które się tam pojawiały i kodować to jako tego szatana. Ale mimo wszystko okazało się, że tego szatana wcale tam tak strasznie dużo nie ma, bo dużo więcej jest Boga. Ogólnie bardzo dużo pojawia się Boga w tekstach o Nergalu. Ale to, co też nam umożliwia technologia, bardzo dużo martwego Boga, bo sprawdziłem, jakie jest współwystępowanie tych różnych kodów i bardzo dużo w metalu jest o Bogu, ale o martwym Bogu, no bo jak przystało na death metal, musi być dużo śmierci. Więc ten Bóg w muzyce metalowej też jest martwy i to dobrze obrazuje chyba tytuł piosenki Vadera, God is dead, hallelujah. To było, jakby oddaje to, w jaki sposób i są prezentowane te treści w muzyce metalowej. Oczywiście dużo mroku, dużo śmierci, zgliszczy, apokalipsy i tego typu wizji. No z wyjątkiem początkowej twórczości Behemota, gdzie Behemot wtedy śpiewał o pradawnych lasach Pomorza i tam jakichś pradawnych ojcach, swarożycach, bo wtedy jeszcze Behemot grał pogański black metal, a później się sprzedał i zaczął grać muzykę satanistyczną. To zresztą jest ciekawe, bo w pewnym momencie ja akurat miałem okazję być na tym koncercie, gdzie Behemoth wydał pierwszą swoją płytę, to chyba była Satanika, która już była death metalowa, nie black metalowa i wszyscy krzyczeli, no tam idź stąd szybko do Behemota i rzucali tylko plastikowymi kuflami, ale jednak na scenę, bo im się nie spodobało, że Nergal się sprzedał i zaczął śpiewać o szatanie, a nie o pradawnych lasach i jakichś tam wilkach, które kiedyś biegały po tych odludziach. W przypadku hip-hopu, to zresztą jest ciekawe, bo hip-hopowcy wyszli bardzo zaczęli przypominać skinheadów. W sensie okazało się, że oni są bardziej prawicowi, bardziej tradycyjni. Ta cała wizja o chłopcach, którzy słuchają hip-hopu, który się kojarzy raczej z jakimiś takimi, z Manhattanem, co ja mówię, z Manhattanem się w ogóle nie kojarzy, ale że z Nowym Jorkiem gdzieś się kojarzy z paleniem marihuany. Okazało się, że oni są jednak tacy, używając popularnego ostatnio określenia, dość prawilni. I hip-hop okazało się, że to jest taka trochę pętla, ale rap jest głównie o rapowaniu. Jeśli się tak czysto zliczy teksty, które się pojawiają, ilość odwołań, ile w rapie jest o rapie, to znaczy, to jest tego najwięcej. To znaczy bardzo możliwe, że to jest, wyszło mi tak dlatego, że wziąłem Rychapeję, który tam jakby, jak się myśli o jego piosenkach, to kocham hip-hop, jest tylko jedna rzecz, znaczy hip-hop i nie zmienia się nic, w sensie w całej masie tekstów jest o rapowaniu albo albumy typu Czarny Wrzesień, które właściwie w całości są jakimiś dissami na innych raperów, bardzo dużo w rapie jest o rapie. W przypadku skinheadów wyszło, że tak jak w przypadku hip-hopu jest dużo o rapowaniu, tak w przypadku muzyki skinheadów jest dużo o byciu skinheadem. Tak jak w przypadku metalu ciężko sobie wyobrazić piosenkę, że Nergal śpiewa zapuść długie włosy, ubierz się na czarno. No ciężko sobie wyobrazić, żeby Nergal śpiewał takie piosenki. Tak w przypadku skinheadów to jest normalne, że sobie ktoś śpiewa piosenkę Martin Sperry i Lewis pasują do siebie świetnie. To ubranie na każdą okazję, tak wyglądać codziennie. I to nie ma w tym nic dziwnego, że też śpiewają o tym twardy bądź i piwo pi,
ani nie jest nic dziwnego w tym, że śpiewają o tym, żeby ogolić głowę i wypastować buty. Tak jak w przypadku innych subkultur, to jest niewyobrażalne za bardzo, dla mnie przynajmniej, żeby metale śpiewali coś takiego. Tak w przypadku skinheadów, bardzo dużo o modzie, to prawie taka muzyka modowa, można powiedzieć, i dotycząca stylu życia. No i w przypadku punków trochę już tam więcej ideologii, trochę więcej życia, trochę problemów takich bardziej górnolotnych. No i podczas analizy wywiadów z samymi muzykami okazało się, że oczywiście utwór muzyczny, tekst piosenki, jak każdy inny, trzeba traktować jako metaforę, bo finalnie okazało się, że Nergal i Peter z Weidera opowiadali, że te ich teksty piosenek wcale nie są o końcu świata, o martwym Bogu i o zgliszczach, tylko one są o problemach życia codziennego. One są też o miłości według nich, o uczuciach, co jakby czytając te teksty piosenek, no ustalmy, ta miłość tam średnio się pojawia bezpośrednio w tych tekstach piosenek, ale w sposób metaforyczny według nich owszem. I według nich oni chcą jakby pokazać zło i cierpienie tego świata i różne emocje negatywne, które nimi targają w taki metaforyczny sposób. No i trochę protestować przeciwko doktrynie katolickiej, która ich zdaniem zbytnio dominuje w Polsce. No w przypadku hip-hopu i w przypadku punk rocka to jakby muzycy mówili, że oni chcą skłaniać ku refleksji, zresztą Nergal i Peter to samo, chcą skłaniać ku refleksji, chcą edukować trochę tych swoich słuchaczy. No i przede wszystkim, że strasznie ważna jest dla nich ta wymiana energii, jaka się odbywa na koncercie, kiedy oni wychodzą, dają całą energię od siebie słuchaczom, a słuchacze oddają im tą energię, tam krzycząc, pogując, to znaczy może na koncercie hip-hopowym nie pogując, może na koncercie metalowym bardziej kręcąc długimi włosami w kółko, a może pogując na koncertach dla skinheadów i dla punków, ale jednak gdzieś ta wymiana energii między innymi następuje. No ale ogólnie ci członkowie tych wszystkich czterech subkultur, jakby ich tak postawić, no to budzą jakiś tam respekt, budzą pewne jakieś niechęci. Teraz już pewnie mniej, no bo żyjemy w czasach, gdzie już część posłów w Sejmie ma jakieś korzenie subkulturowe. Żyjemy też w czasach, gdzie jakby to nie jest nic dziwnego, że Nergal, który jeszcze 10 lat temu pewnie jego muzyka była uważana za zupełnie offową, nagle zaczyna prowadzić jakieś talent show, czy być jurorem w talent show w telewizji, gdzie jakby on decyduje, czy ktoś ma dobry wokal, czy nie, chociaż sam growluje, gdzie jakby te pewnie zdolności wokalne zupełnie na czymś innym polegają, bardziej polega na tym, jak przetrwać koncert i nie rzygać potem krwią, czy tam nie pluć, no bo to on opowiada w swoich wywiadach takie rzeczy, że rzeczywiście po takim długim growlowaniu to ma potem zapalenie ostre strun głosowych i po prostu pluje krwią i nie dlatego, że śpiewa muzykę, która jest uważana za mroczną. No i ci tacy trochę niegrzeczni i to właśnie trochę głównie chłopcy, bo jednak te subkultury są bardziej męskie niż kobiece, ci trochę tacy niegrzeczni chłopcy, okazuje się, że wcale nie są tacy niegrzeczni. To jest coś, co teraz jest takie modne pojęcie w marketingu, big data, że tam się analizuje te wielkie dane i wszyscy to porównują, że z big data jest tak jak z seksem nastolatków, czyli wszyscy o tym mówią, ale nikt tego nie robi. Więc ja mam wrażenie, że tak jest na pewno w przypadku skinheadów, bo skinheadzi, jak przeanalizować ich teksty, tam jest strasznie dużo kobiet, bo te ich piosenki są takie typowo odwołujące się do takich symboli klasy robotniczej, której w Polsce finalnie nigdy nie było, ale w Wielkiej Brytanii owszem. Czyli takie trochę piwo, futbol i dziewczyny. Zresztą jeden zespół miał taką piosenkę, piwo, futbol i dziewczyny. To kochamy, tym żyjemy, chyba mniej więcej tak. No i mieli piosenki bardzo takie skupione już na kobietach. Nie będę cytował może dokładnie tekstów piosenki zespołu Gitz, który się nazywał, i to teraz to jest trudne, ja mam wielki szacunek, że oni to byli w stanie zaśpiewać kilka razy. Oralna Laura, ciężkie zestawienie, czy piosenka o kobiecie w czarnej bieliźnie, czy piosenka Femme Fatale zespołu Horror Show. Bardzo dużo tych kobiet tam jest, ale nie kobiet w takim rozumieniu
miłosnego romantyzmu, tylko raczej takiego czystej fizyczności, fascynacji czystą fizycznością kobiet. I tacy niegrzeczni wydawałoby się chłopcy, którzy bardzo dużo opowiadają o tym seksie. Potem się okazuje, że oni wcale tak bardzo, bardzo tacy niegrzeczni nie są. Bo to, co mnie trochę zaskoczyło, to ja się pytałem tych słuchaczy, co według nich, o czym jest ta muzyka. No bo chciałem się dowiedzieć, czy rzeczywiście metale powiedzą, że ta muzyka jest o szatanie albo o końcu świata. Czy raczej wskażą, że to jest muzyka o właśnie problemach życia codziennego. I rzeczywiście słuchacze dobrze to dekodują, bo powiedzieli, że metal jest o uczuciach, że metal na trzecim miejscu wymienili miłość, co biorąc pod uwagę, że to głównie byli słuchacze Vadera i Behemota, a tam ciężko ciężko wyłuskać gdzieś tą prawdziwą miłość w tych tekstach, kiedy się słucha o tym, że cała ludzka rasa się wykrwawia i popiół pokrywa ziemię i nadchodzi beztwarzowy, który zakończy tam coś tam, coś tam. To ciężko tam znaleźć jakąś wielką miłość, ale według metali na trzecim miejscu wymieniali właśnie, że muzyka metalowa jest o miłości. I to nie jest tak, że ja tam miałem słuchaczy, którzy trafili z jakiegoś doom metalu czy innych odłamów, które rzeczywiście są bardziej romantyczne czy miłosne. Tak samo w przypadku hip-hopu, słuchacze hip-hopu na trzecim miejscu wymieniali miłość, że hip-hop jest rzeczywiście o miłości. I to też nie, i to byli słuchacze RHPI, a nie głównie RHPI, a nie tych gatunków, które były określane jako hip-hopolo, które rzeczywiście były taką odmianą trochę romantycznego rapu, gdzie tam do tej pory ja mam tak wrytą piosenkę Ile dałbym, by zapomnieć cię, która była tam jakieś tam ileś tam lat temu i pamiętam, że wszystkie moje koleżanki wtedy w liceum słuchały tej piosenki, kiedy zostały zostawione przez swoich chłopaków i w ogóle to było, nagle takim się stało hitem mainstreamowym. Jednak ten słuchacze zwykłego rapu też uważają, że to jest o miłości. W przypadku punk rocka też dość duża liczba osób wymieniała właśnie miłość i tak samo w przypadku skinheadów. Więc to może wynikać też z tego, że rzeczywiście w tych tekstach nie widać do końca, żeby ta miłość była obecna. Natomiast miłość jest ważna w życiu każdego człowieka, o czym każde dziecko wie i każdy dorosły, to chyba nie zabrzmiało najlepiej w tym zestawieniu, ale miłość jest ważna w życiu, więc jeśli piosenki są o życiu codziennym, o problemach życia codziennego, no to ludzie uważają, że tam też musi być coś o miłości finalnie w tych piosenkach, które słuchają. Bo w ogóle, ja też zawsze w badaniach takich, które Centrum Badania Opinii Społecznej prowadzi z młodzieżą chyba od lat 80., zadawane jest takie pytanie o takie najważniejsze rzeczy w życiu, takie cele, które młodzież chciałaby osiągnąć. I niepodzielnie od lat 70. zawsze młodzież wymienia na pierwszym miejscu miłość. Więc miłość, w ogóle jesteśmy trochę taką krainą miłości w Polsce, bo miłość jest dla nas najważniejsza. W Stanach Zjednoczonych okazuje się, że coraz bardziej istotna i ważna dla młodzieży jest kariera. I tylko kariera taka, nie w rozumieniu kariera w pracy, tylko taki fame, popularność i sława. A u nas cały czas odwiecznie króluje młodość. Ale co ciekawe, okazało się, że w subkulturach młodzież jest, miłość jest znacząco wyżej niż w przypadku takiej reprezentatywnej próby młodzieży. Tak jak mniej więcej dla połowy młodzieży najważniejsza w życiu jest miłość, tak w przypadku członków subkultur to już tam dla 3/4 jest najważniejsza miłość. Czyli ta miłość gdzieś w ich sercach mocno jest wryta i okazuje się, że niegrzeczni niby trochę chłopcy, trochę brudasy, trochę faszyści, trochę narkomani, ale finalnie są bardzo romantycznymi chłopcami, którzy poszukują gdzieś tej miłości. Ja się spodziewałem bardziej, że ci członkowie subkultur będą wskazywać na przykład udane życie seksualne, bo tam też jest taka pozycja, ale udane życie seksualne było dużo rzadziej wskazywane, za to właśnie miłość była czymś, co okazało się dla nich bardzo ważne.
coś, co ich jeszcze wyróżniało, to było potrzeba znalezienia takiej wolności w pracy, czyli taka trochę niezależności w swojej karierze zawodowej. Czyli to, co wyróżnia, jak się okazuje, subkultury od reszty młodzieży, to jest wolność i miłość. Brzmi to bardzo, bardzo pięknie, ale też wolność w różnym rozumieniu, bo ja byłem ciekawy, jakie jest podejście członków subkultur do różnych rzeczy, najróżniejszych. I pytałem się i o podejście do religii katolickiej, do narkotyków, do palenia papierosów, do picia alkoholu, do przemocy, zdrady. I miałem tam też wolną miłość, która zawsze ta wolna miłość była tak kojarzona z hipisami. Jest taki zespół Werwolf 77 punkowy, który miał taką piosenkę "Twoje długie włosy kują mnie w oczy". Lata 60. już dawno minęły i nigdy nie wrócą. I właśnie jest tam też fragment "Wolna miłość i narkotyki, o to ci tylko chodzi". Bo to była piosenka o hipisach. I ci hipisi byli utożsamieni z tą miłością i pokojem zawsze gdzieś tak w naszych głowach. Ale jednak, jak się okazuje, to skinheadzi, punki, metale i hip-hopowcy też całkiem lubią tą miłość i pokój. I ja się tu muszę na chwilę wspomóc, żeby państwa nie oszukać, ale oprócz tego, że wszyscy akceptują seks przedmałżeński i antykoncepcję, i to są już takie ogólnie rzeczy oczywiste, bo skinheadzi nawet jakby nie byli prawicowi, to i tak finalnie to robią, więc to dla nich wydaje się jak najbardziej okej, to nie było zaskakujące. No ale właśnie ta wolna miłość. Metale i punki zdecydowanie bardziej akceptują wolną miłość niż religię katolicką. W sensie religia katolicka jest bardziej hejtowana przez nich niż wolna miłość. A w przypadku metali, mniej metali akceptuje palenie papierosów niż hasło wolnej miłości. Więc metale, widać, że przez długość swoich włosów odwołują się jakoś do tradycji hipisowskiej i pomimo tego, że słuchają, bo to byli głównie słuchacze death metalu, więc dość brutalnej odmiany, jeśli się tak posłuchać tego dłużej, to oni jednak wolą wolną miłość od papierosów. Co finalnie pewnie zdrowo. Skinheadzi, którzy niby śpiewają dużo też o przemocy i agresji i tak są w ogóle kojarzeni wśród ludzi, to okazuje się, że ta wolna miłość, która myślałem, że w ogóle będzie przez nich odrzucona, to ona jest akceptowana na podobnym poziomie co hazard, gdzie jakby jedynym z motywów często tatuowanych przez skinheadów są albo takie kości do gry, albo karty, więc jakby takie pin-upowe trochę style tatuażu. Więc wydawałoby się, że oni tam hazard powinni akceptować, ale okazuje się, że wolna miłość jest na podobnym poziomie co hazard, a już poniżej wolnej miłości znajduje się na przykład kradzież, gdzie to też ciekawe, bo czasem skinheadzi się odwołują do takiej tradycji git ludzi, czyli takiej polskiej subkultury, która była dość unikalna, czyli jak ci grypsujący więźniowie wychodzili z tych cel, ci gici wychodzili na wolność, to młodzi ludzie starali się ich naśladować, tatuowali sobie też te tatuaże, różne kropy, pajęczyny, jaskółki i mówili grypserom. Ale mimo wszystko kradzież jest gorsza niż wolna miłość i zrada jest gorsza niż wolna miłość, czyli lepiej już nie mieć partnera i uprawiać wolną miłość, niż mieć takiego, co zdradza. Więc ogólnie ten seks, to podejście do seksu i do wolnej miłości i takiego czegoś, co jakby jest wiadomo, że strasznie potężną rzeczą, która w ogóle napędza ludzkość, napędza kulturę i wiele innych elementów. Ta jest bardzo silna w subkulturach, ale to właśnie nie jest taki ten czysty seks, o którym byśmy pomyśleli, że to jest to zło, o czym czasem niektórzy dziennikarze lubią się strasznie pastwić nad Woodstockiem i mówić, że tam jest Sodoma i Gomora i że w ogóle wszyscy się tam rozbierają i tylko uprawiają ze sobą seks. Okazuje się, że ci członkowie subkultur są bardziej
takimi platonikami, którzy wyznają miłość romantyczną, szukają jej bardziej niż zwykła młodzież, poszukują tego partnera życiowego, z którym przeżyją całe życie, tej przysłowiowej białogłowy, która gdzieś tam przyjedzie, czy te dziewczyny w subkulturach, które też poszukują gdzieś tego partnera, tego rycerza, który przyjedzie, no może nie na koniu, może na rowerze, może na motorze, może na czymś innym, ale że jednak przyjedzie i się pojawi. I ta miłość w subkulturach okazała się bardzo, bardzo ważna. Co biorąc pod uwagę jednak i wizerunek, czyli ludzi z irokezami, ludzi krótko poobcinanych, albo ludzi z długimi włosami, którzy mają na sobie jakieś dziwne napisy i pentagramy, to nie jest pierwsza rzecz, która nam przychodzi. Jezu, jaki romantyk. Jaki romantyk ma pentagram i trzy szóstki na kostce i pokazuje rogi i ma pieszczochę z ćwiekami na łapie, ale romantyczny chłopak. No tak samo jak się widzi skinheada, który gdzieś tam idzie w glanach z białymi sznurówkami, z jakimś napisem Wielka Polska na kurtce, to też nie jest pierwsza rzecz, jaka nam przychodzi do głowy, że to wielki romantyk, tylko że raczej ktoś, kto będzie emanował przemocą, a się okazuje, że właśnie wcale nie. I że stereotypy o subkulturach są strasznie, strasznie takie utarte i mocno drażniące. Na szczęście one trochę zaczynają zamierać, bo przez to, że bardzo dużo tych członków subkultur z lat 90. czy z 80. weszło w jakiś mainstream. Jest taki zespół, był zespół Partia, obecnie się nazywa Komety, to jest zespół, który gra muzykę rockabilly i pamiętam, że w latach 90. na te koncerty przychodziły tylko skinheadzi i punki i obecnie był taki koncert Komet, który z okazji tam X-lecia powstania zespołu Partia grali piosenki z tej starej nazwy swojego zespołu i okazało się, że przyszedł na to taki miszmasz ludzi, że finalnie każdy kiedyś tego słuchał. Mnie najbardziej ucieszył jeden z profesorów, takich politologów, co zawsze jak są studia wyborcze po wyborach w Polsce, to on tam siedzi i się wypowiada, nie będę zdradzał jego imienia i nazwiska, ale przyszedł o laseczce z kolegami, innymi profesorami i siedzieli i pili piwo gdzieś tam w ostatnim rzędzie, no nie skakali pod sceną, bo to już w ogóle byłbym zachwycony i myślę, żebym gdzieś nagrywając taki filmik mógł całkiem nieźle na nim zarobić, ale nawet przychodziły takie właśnie osoby i stała się ta subkulturowość trochę taka bardziej otwarta. No jeśli Eric Lubos, aktor klubu raz u Kuby Wojewódzkiego powiedział, że on w czasach młodości był muzycznym skinheadem. Wiedząc jakby jakie jest postrzeganie skinheadów w Polsce, jaka jest pierwsza myśl statystycznego Polaka, jak słyszy słowo skinhead, to znaczy, że gdzieś już się ludzie przestali tego wstydzić i tak jak kiedyś pewnie wszystkie jakieś mamy i babcie mówiły, co ty sobie tatuujesz z tym irokezem i z tymi kolczykami, nigdy nie dostaniesz pracy, nikt cię nie przyjmie, to się okazuje, że jak znam różnych wokalistów zespołów punkowych, to się okazuje, że jeden cały czas z wielkim irokezem i cały podziarany pracuje w agencji reklamowej, to nie jest problem. Drugi cały czas aktywny basista jednego zespołu pracuje w Ministerstwie Kultury, gdzie się zajmuje rozwojem, nie wiem do końca czym się zajmuje, to nie będę okłamywał. Inny jest akustykiem w Operze Narodowej, co też jeszcze jest dość zabawne, bo jest wokalistą zespołu punkowego, gdzie ogólnie się trochę drze do mikrofonu, bo nie ma jakichś zbytnich zdolności, ale za to w sposób przekonujący, a poza tym ma ponad 2 metry, więc tak dostojnie wygląda na tej scenie. Ale jest akustykiem, widać w Operze Narodowej, widać, że gdzieś te wszystkie subkultury się rozpierzchły i trochę zaczęły funkcjonować jako taki normalny element życia codziennego i że finalnie każdy miał jakiegoś kolegę, który słuchał kiedyś black metalu, każdy miał jakiegoś kolegę, który był punkiem albo skinheadem i że to się wydaje już normalne. Ja kiedyś popracuję też w ośrodku badawczym TNS Polska, przyszedłem do pracy i siedział taki bardzo normalnie ubrany chłopak, miał jakieś włosy, jakieś takie postawione na żel i słyszę, że słucha strasznego takiego łomotu, taki po prostu jakby ktoś piłą łańcuchową próbował przeciąć metalowy kosz na śmieci. No i pytam się, ej, czego słuchasz? On mówi, ja tam Samaela. Myślę, ale w ogóle nie wyglądasz, w ogóle nie pomyślał, że słuchasz takiej muzyki.
No i pokazał mi swoje zdjęcie z liceum, gdzie rzeczywiście miał długie pióra i tam słuchał jakiegoś takiego skandynawskiego w ogóle black metalu, jakiegoś Burzuma, Mayhema, takich zespołów, które są znaczy to oczywiście jest kwestia gustu, no ale to nie jest pop, który każdy sobie może posłuchać. I on cały czas mówił, że właśnie jak się nie może skupić w pracy i potrzebuje dużo energii, to on sobie puszcza black metal i wtedy czuje się taki doładowany i może się skupić, chociaż pewnie jakby to powiedzieć przeciętnej osobie, że przy black metalu się jest łatwo skupić, to by się postukała w głowę, ale to jest taka muzyka, która rzeczywiście pomaga się skoncentrować. Natomiast to, co też wyszło z moich badań, to że te subkultury zostały nazwane kiedyś młodzieżowymi. Kto się tak nazwał? Bo one powstawały w momencie, w którym do nich jakby przyłączały się osoby, które były rzeczywiście młodzieżą. I w tych latach 60., kiedy byli skinheadzi, pewnie fajnie było nazwać to subkulturą młodzieżową. W latach 70. fajnie było całą kulturę punkową też nazwać subkulturą młodzieżową, bo tam młodzież się do nich dołączała. Natomiast obecnie to są już subkultury. To już nie są subkultury młodzieżowe, bo okazuje się, że średni wiek taki przywiązania do subkultury to jest tak co najmniej 10 lat, czyli ludzie, którzy już stają się tymi członkami subkultury, oni cały czas się z nią utożsamiają przez długi czas. I to, co widać teraz na koncertach punkowych, bo w przypadku metalu i hip-hopu to jeszcze rzeczywiście nastolatkowie zaczynają słuchać tego metalu, zaczynają zapuszczać włosy. W przypadku hip-hopu też, chociaż ci najmłodsi to pewnie już w tym momencie słuchają Popka Monstera bardziej niż tego prawdziwego rapu, bo w ogóle o Popku też powiem kilka słów, bo dla mnie to jest fenomen marketingowy, po prostu stworzyć z siebie taki idealny potwór i tak się dobrze sprzedać, wykorzystując dwa elementy, to od razu powiem, bo już jak o nim zacząłem. Popek wykorzystał dwa elementy. Pierwszy, czyli bardzo proste teksty piosenek, które wpadają w ucho, bardziej kojarzone do tej pory z disco polo niż raczej z hip-hopem. I tak samo rytm muzyki, który jest taki skoczny i bardziej disco polowy momentami niż hip-hopowy. No bo jak się słyszy teksty liki, tiki, narkotyki, no to mi od razu przychodzi na myśl bara, 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 liki, tiki, tak. Od razu po prostu mam jakieś takie połączenie w głowie, które się u mnie pojawia. No i Popek połączył, to zresztą też jest w przypadku Gitsów. Gitsi są tym właśnie zespołem z Lublina, który gra muzykę, tam są skinheadzi, no i jeden chyba długowłosy perkusista, bo nie mogli znaleźć wśród kolegów kogoś, kto będzie potrafił grać na perkusji. I oni mają takie piosenki, które nawet członkowie Antify, czyli ci, którzy zwalczają prawicowych skinheadów, oni przyznawali zawsze, że oni ich nie lubią, ale ciężko ich nie słuchać, bo mają takie chwytliwe, proste teksty typu nawet jak się wkurwisz, to połówki nie wypijesz z gwinta, a jeśli w ogóle, na pewno się pożygasz. Taki bardzo prosty tekst, który dla ludzi, którzy się wychowali na filmach z Bogusławem Lindą, gdzie Bogusław Linda wydłubuje sobie widelcem z pleców Esperal, odkręca butelkę, wypija w całości i potem idzie i do kogoś strzela. Śpiewają o tym, że to nieprawda, że da się wypić pół litra na raz, bo albo się nie będzie dało, albo się zwymiotuje. Czy właśnie refren tej piosenki był prawdziwe życie ciężkie jak cegła, prawdziwe życie jak czerstwy chleb i tak się już nie przejmuj, nic już nie zmienisz, prawdziwe życie też czasem fajne jest. I takie bardzo proste teksty, niezbyt wyrafinowane i właśnie Popek wykorzystał to, żeby trafiać do młodych ludzi, którzy może niekoniecznie chcą słuchać rapu zaangażowanego, gdzie ci niektórzy raperzy, którzy od początku tworzą tą muzykę w Polsce, zaczęli już mieć bardzo te teksty już takie refleksyjne i gdzieś tam już mało uliczne, no poza Rychem Peją oczywiście, ale Popek zaczął nagrywać takie proste rzeczy i z drugiej strony to, co zawsze pociągało młodych ludzi, też w subkulturach, pewien taki imidż, jaki się ma. Jak rozmawiałem z punkami skinheadami, wiele osób przyznawało się do tego, że oprócz tego, że muzyka była dla nich najważniejsza, że usłyszeli od kolegi,
dostali kasetę i że muzyka ich przyciągnęła, to skinheadzi na przykład mówili o tym, że mieli świadomość tego, że ci skinheadzi tak wyglądają na groźnych i że budzą taki pewien podziw i szacunek i że takie poczucie jedności i że to jest ciekawe, bo wielu skinheadów to były punki, którzy po prostu zgolili irokezy i postanowili zostać skinheadami. I oni opowiadali, że mi się zawsze to podobało, że jak się biegli skinheadzi, to punki uciekały i oni stwierdzili, że w pewnym momencie już nie chcieli być tymi gonionymi, tylko goniącymi, więc postanowili zostać skinheadami. Więc gdzieś taki pociąg i w ogóle to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo w Wielkiej Brytanii, kiedy już powstała organizacja Blood and Honor, czyli ta prawicowy odłam skinheadów, którego na początku nie było i kiedy Front Narodowy się upomniał o skinheadów i rzeczywiście te wszystkie organizacje tam zaczynały silniej działać i powstawać różne zespoły, to okazało się, że był taki słynny album, okładka płyty Straight Through Oi, gdzie był taki skinhead wytatuowany, który z takim martensem wykopywał do przodu i pokazywał tą podeszwę na okładce. I co się potem okazało? Potem się okazało, że on czynnie też działał w organizacji właśnie Blood and Honor i w organizacjach neonazistowskich i potem się okazało, że on był homoseksualistą. To na początku zaczął pracować jako ochroniarz w klubie dla homoseksualistów i potem po jakimś czasie okazało się, że on finalnie mu się to spodobało i że był homoseksualistą i było tam kilka przypadków, że osoby w organizacji Blood and Honor były homoseksualistami. Znaczy oczywiście dla niego się to nie najlepiej skończyło, bo się koledzy dowiedzieli i to nie był happy end raczej, ale rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce, więc taki pociąg do takiej męskości i do takiego wyróżniania się i do takiej twardości gdzieś zawsze wśród młodych ludzi był, no bo subkultury młodzieżowe ogólnie spełniają takie dwie podstawowe potrzeby u młodych ludzi, czyli z jednej strony potrzeba wyróżnienia się w grupie, czyli ja siedzę w klasie, jestem jedynym punkiem, wszyscy wiedzą, że jestem tym punkiem, chodzę sobie z tym irokezem na głowie i wszyscy nauczyciele uważają, każą mi ściągać glany, jak wchodzę do klasy, żeby nie poruszać tam, nie wiem, PCV, bo nie mam butów na białej podeszwie, a z drugiej strony, kiedy już idę na koncert z innymi punkami, to czuję się jednością grupy, czyli z jednej strony poczucie przynależności, a z drugiej strony potrzeba indywidualizmu. Dwie niby wykluczające się elementy, ale subkultury młodzieżowe idealnie te potrzeby zaspokajają, a przynajmniej zaspokajały do tej pory. No bo rzeczywiście mnie najbardziej zawsze fascynowali skinheadzi, bo skinheadzi często noszą i nosili takie kurtki, które nazywały się Harlingtonkami, czyli takie kurtki, które miały no, takie wiatrówki kiedyś w takim sklepie jedynym w Warszawie, gdzie sprzedawano takie ubrania. Przyszedł starszy pan i powiedział, że poprosi taką wiatrówkę, więc to chyba jest wiatrówka z podszywką w szkocką kratę. Znaczy panki też nosiły te kurtki. Jak się spotykało czasem skinheadów razem, to się okazywało, że wyglądało jak taka wystawa sklepowa. Wszyscy w Harringtonkach i wszyscy w martensach, ale żeby nie mieć tak samo jak kolega, to każdy w innym kolorze. Czyli stało kilku kolegów, jeden w zielonej Harringtonce, drugi w zielonej, trzeci w brązowej, trzeci w czarnej i też martensy w najróżniejszych kolorach i trochę zaczynali wyglądać jak tęcza, absurdalnie, jak się takich zestawiło. Więc gdzieś ta potrzeba wyróżnienia się, a równocześnie potrzeba przynależności, że ja tu mam tą swoją ekipę, z którą idę, jesteśmy groźni i nic nam nie grozi. Ale w sercu każdego, to każdy pewnie marzył o tym, żeby spotkać tą ukochaną punkówę albo ukochaną metalówę albo skinhead girl, co zresztą też w przypadku skinheadów miało miejsce, bo dużo było piosenek o skinhead girl. Jeden z zespołów miał taką przerobił piosenkę Aisha, jest taka znana piosenka Aisha, to on przerobił to na Zostań moją skinhead girl, znów dzisiaj przeszło obok mnie i tak dalej. To była taka wersja, tylko w wersji bardziej punk rockowej. Więc traktowanie subkultur w taki sposób stereotypowy, że o tu idzie skinhead, to on na pewno mnie pobije, o tu idzie metal, to on na pewno
Palikoty. Palikoty, tak zabrzmiało politycznie. To jest bardzo typowe, ponieważ w ogóle subkultury od początku były obarczone czymś, co było nazywane przez brytyjskiego badacza Coena takimi paniką moralną, czyli wokół subkultur tworzyło się takie diabły, on to nazwał, że się tworzy z tych grup diabły ludowe. I zaczęło się od moców, to była taka subkultura jeszcze przed skinheadami, punkami i wszystkim, to byli tacy chłopcy, którzy chodzili ładnie ubrani w garniturach, z wąskimi krawatami, chodzili w parkach, jeździli na skuterach, na lambrettach albo wespach i słuchali między innymi zespołu The Who i się tam dobrze bawili i nie lubili się z rockersami, którzy jeździli na motorach i słuchali trochę innej muzyki i oni tam się dużo bili i o nich prasa opisywała właśnie jako jakaś tam zaraza wśród młodzieży, jacy oni są okropni. I subkultury bardzo często są tak wykorzystywane, ale to jest też warte, żeby spojrzeć na to, jak się czasem takie rzeczy dzieją w mediach dotyczące różnych rzeczy, które powstają, bo moim zdaniem idealnym przykładem było stworzenie takiego diabła ludowego o nazwie Kibol jakiś czas temu, który został stworzony tylko i wyłącznie przez dziennikarzy i przez polityków jako taki czysty temat, którym się trzeba zająć. No, jeśli się obejrzy, jak wyglądały w internecie, jak wyglądały mecze piłkarskie w latach 90. w Polsce, jak oni się wszyscy ze sobą naparzali i jak wyglądają mecze teraz. No dobrze, teraz mamy święty spokój, gdzie po prostu rodziny z dziećmi przychodzą, wszystko jest pięknie. Co jakiś czas, raz na rok zdarzy się, że ktoś gdzieś rzuci racę albo że jakieś kibice wbiegną na murawę, ale zdarza się to strasznie rzadko. W latach 90. zdarzało się to właściwie na każdym meczu, gdzie strach było pójść na trybunę, która byłaby trybuną fanatycznych kibiców, bo tam wiadomo było, że się będzie coś działo. Ale hasło Kibol nie powstało i nie zostało tak medialnie ograne w latach 90., tylko całkiem niedawno, kilka lat temu. I do czego to doprowadziło? Doprowadziło do tego, że kibole sami się zaczęli określać kibolami, bo to działa na zasadzie samospełniającego się proroctwa. Okej, my jesteśmy groźni. To zespół jeden skinowski, którego sobie nazwy teraz nie przypomnę, ale miał piosenkę Skoro mówicie o nas faszyści, na pewno nimi jesteśmy. Skoro mówicie o nas naziści, na pewno nimi jesteśmy. Czyli okej, nazywacie nas kibolami, chcecie nas wykluczyć trochę i potraktować jako taki gorszy sort społeczny, okej, to my tacy będziemy. To zaczniemy właśnie pokazywać, zaczniemy rozpieprzać, zaczniemy się jednoczyć, zaczniemy wrzucać polityczne hasła na transparenty. Okej, my jesteśmy wyrzutkami społeczeństwa, to właśnie to zrobimy. I takiej spirale już w klasie robotniczej w Wielkiej Brytanii zaobserwowano, że w szkołach, gdzie się uczyła młodzież, w jednej ze szkół w Londynie prowadzono właśnie badania i śledzono jakby takie śledzenie kariery, tylko w wersji bardziej oldschoolowej, co się dzieje z absolwentami tej szkoły. I była taka grupa chłopców, która się nazywała kolesiami i druga, która się nazywała, była określana frajerami, czyli trochę jak w celi gry psującej czy w więzieniu trochę był taki podział, że byli kolesie i byli frajerzy. I się okazało, że ci kolesie przez to, że oni byli karani, że oni byli zawieszani w prawach ucznia, mimo że jeszcze nic nie zrobili, tylko się trochę tam wyróżniali z tłumu, okazywało się, że oni finalnie się jeszcze rzadziej przychodzili do szkoły, jeszcze bardziej zaczynali rozrabiać i od razu po szkole szli do, zasilali tą klasę robotniczą i te najcięższe zawody, zamiast się z tego wyrwać. Podczas ci ludzie, którzy też się wywodzili z klasy robotniczej, udawało im się czasem przebijać do klasy średniej. Czyli stygmatyzacja w ogóle kogokolwiek w jakiś sposób i nadawanie właśnie takich tworzenie tej paniki moralnej i tworzenia tych diabłów ludowych powoduje, że w ten sposób, że rzeczywiście ta panika okazuje się, że jest słuszna. Czyli jeśli to jest trochę tak jak na meczu piłkarskim, nagle wychodzi policja i staje przed trybuną, to znaczy, że zaraz się coś będzie działo. Rzeczywiście zawsze się coś dzieje, no bo policja drażni kibiców i zaczynają w nich czymś rzucać. No ale jakby ona tam nie wyszła, to kto by rzucał w biednych tamtych stewardów czy tych chłopców, co podają piłki, no bo to nie o to w tym wszystkim chodzi.
Więc jeżeli my szukamy gdzieś zła i mówimy, że na pewno coś tam się wydarzy, no to jest duże prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. Jeśli my będziemy uważać, że polscy kibice na pewno zrobią coś złego, no to finalnie pewnie wyślemy taką masę policji. To policja oczywiście też nie jest ideałem, no bo ustalmy, że policja wysyłana na mecze to często nie są też święci ludzie, którzy raczej no, mają taki zawód, jaki mają i też potrafią pałką przywalić i z gumowej kuli trafić. Jeśli taką policję wyślemy, to pewnie coś tam się wydarzy. Więc walka z tymi diabłami ludowymi wydaje się dość mocno absurdalna i nieudana. Lepiej takie osoby zaakceptować i po prostu tolerować, bo i wtedy przestaje to być takie też fascynujące, bo zło od zawsze było fascynujące dla ludzi. Przecież dlaczego ludzie oglądają horrory, dlaczego filmy o zabójstwach, dlaczego tyle w literaturze mamy zbrodni, dlaczego te rzeczy zawsze tak przyciągały ludzi, bo zło jest fascynujące. I to jest też cały fenomen metalu, że tam jest dużo zła w tym sensie, że używa się metafor różnych do opisania zła tego świata, ale zło fascynuje. I dlatego takie subkultury, które były w jakiś sposób stygmatyzowane jeszcze w latach 90. przyciągały dużo osób. Ale obecnie, trochę przez to, że właśnie ci członkowie subkultur stali się taką już popkulturową normą, że tam Rychu Peja to chyba co roku przychodzi do Kuby Wojewódzkiego, był u niego Peter, był Wejde, był Nergal, był chyba też Wienio. No skinheadów jeszcze nie zapraszał poza Erykiem Lubosem, ale to się nie ma mu co dziwić, no to okazuje się, że młodzi ludzie teraz, którzy są, to oni już nie do końca ma ich co pociągać. Skoro to jest norma, że tutaj ktoś ma kolorowe włosy, tu, że ktoś ma długie włosy i dziwne naszywki z nazwami zespołów, które jest ciężko przeczytać, jeśli się nie wie, co tam jest napisane, bo przy zespołach black metalowych czasem tak jest, to już tą młodzież tak bardzo to nie fascynuje. Więc tych subkultur nie ma już tyle i nie w tej formie, co kiedyś. Jeśli już, to już są mniejsze grupy, które są już starsze wiekiem, które traktują to jako taki swój element wyróżnienia się już w takim świecie sieciówek, bo trochę żyjemy w takim świecie sieciówek, gdzie nie mamy wyboru, gdzie się właściwie ubrać. Kiedyś były jakieś sklepy typu Dziuple, gdzie można było pójść i kupić sobie jakąś kurtkę metalową, koszulkę. Teraz możemy to zrobić w internecie albo pójść do pierwszej lepszej galerii handlowej i ubrać się w którejś z sieciówek. Więc trochę nam to społeczeństwo się upodobniło do siebie. Mniej jest takich wyrazistych grup, które się w jakiś sposób wyróżniają. Co drugi mężczyzna pewnie w Polsce ma brodę, ja tu akurat przepraszam, że to mówię w tym momencie, ale pewnie tak jest. I okazuje się, że to wszystko staje się takie mocno, mocno mainstreamowe. To, co akurat daje jakieś nadzieje, choć wydaje się z punktu widzenia tych starych subkultur absurdalne, to, że młodzi ludzie mocno się angażują w coś, co pewnie zupełnie już nie jest muzyczne, ale w gry komputerowe i to w tym sensie, że są turnieje różnych gier komputerowych, gdzie oni są fanami jakiegoś gracza, oglądają jak on gra na YouTubie, no bo to są jedne z częściej oglądanych przez młodych ludzi filmy w internecie, to właśnie są, oprócz Popka Monstera, który sobie tam bardzo dobrze radzi, to właśnie to, jak ktoś inny gra w grę komputerową i rozmawiałem z takimi chłopakami z podstawówki, którzy mówili, że bo ja chciałem zrozumieć, o co chodzi w oglądaniu tego, jak ktoś inny gra w grę komputerową, bo ja jak pamiętam gry komputerowe, to jak ktoś grał inny, to mnie denerwowało, ja czekam na swoją kolej, a tam jeden kolega w bloku miał komputer, to się do niego chodziło na Prince of Persia, tak? Fascynująca gra, ale wszyscy tam chodzili, żeby to zobaczyć i zastanawiam się, jaki jest ten fan. No i oni tak oglądali sobie to, jak ktoś inny gra w grę komputerową i mówili, o, i ja też byłem na tej sali i też go tak zabiłem, a on tutaj tak przeskoczył, no nie, to ja trochę gorzej to przeskoczyłem. To jest trochę tak, jakbyśmy my oglądali sobie Wiki Krystynę Barcelonę u jego Alena i pomyśleli, o kurczę, w Barcelonie byłem w tej kawiarence i piłem kawę. No to oni, jak oglądają sobie, jak ktoś inny gra w grę komputerową, to tak sobie retrospektywnie przypominają, o kurczę,
Ja też tak zrobiłem. No a Popek Monster, bo oczywiście to była rozmowa taka dotycząca różnych tematów, ale głównie tego, co nie oglądają w internecie, to właśnie było o Popku Monsterze, że wszyscy tam w klasie są fanami Popka Monstera, tylko rodzice im nie pozwalają kupować koszulek, bo mówią, że to jest jakiś potwór. I podchodzili do tego całkiem niegłupio. To znaczy były pytania, a proszę pana, czy Popek bierze narkotyki? No mówię, no pewnie bierze. No to niedobrze, ale to w ogóle dzieci z trzeciej klasy podstawówki. Ja w trzeciej klasie podstawówki chyba nie wiedziałem jeszcze, co to są narkotyki, dopóki Leroy nie wydał pierwszej płyty, bo wtedy się chyba dowiedziałem. Ale nie miałem pojęcia, czym są narkotyki, no bo młodzi ludzie są traktowani czasem przez mainstreamowe media tak samo jak 50 lat temu. Czyli dziecko w trzeciej klasie podstawówki to powinno oglądać jeszcze Teletubisie, ewentualnie Myszkę Miki i czytać komiksy. I to wcale nie jakieś tam Marvela, tylko pewnie najlepiej komiksy z Kaczorem Donaldem. I w reklamach też skierujemy do nich komunikację taką jak do małych dzieci. Co się stanie, gdy Oreo dasz wampirowi, damy im Kinder czekoladę i tak dalej. A tymczasem te dzieci siedzą same sobie w internecie i oglądają Popka Monstera, oglądają sobie te gry komputerowe, oglądają kanały z taką, nie wiem jak to określić, to jest nieokreślone, ale takim humorem gimbazy typu Abstrahuje TV. I oni oglądają zupełnie coś innego niż my jako dorośli im się staramy dawać, co jest bardzo niedobre, bo to znaczy, że my już w ogóle nie rozumiemy tego pokolenia Z i tych obecnych nastolatków, bo nam się wydaje, że oni powinni się zachowywać tak samo jak my, kiedy byliśmy w ich wieku. A tak jak kiedyś te różnice pokoleniowe następowały wolniej, bo rzeczywiście tam musiały być jakieś takie momenty przełomowe i tam wiadomo, że pokolenie X to wychowało się w PRL-u, ale do pracy zaczynało iść na początku lat 90. i w jakiś sposób się do tego przystosowywało. Że pokolenie Y to już się wychowało, trochę jeszcze pamięta PRL, ale wychowało się już w latach 90. i liczyło na to, że dostaną super pracę po super studiach, bo tak wszyscy wszystkim zawsze mówili, że idź, dobrze się ucz, idź na studia i znajdź dobrą pracę. I nagle się okazało, że skoro wszyscy skończyli te studia, to już okazuje się, że to nie jest tak bez znaczenia, że ktoś skończył misjologię i że będzie miał po tym jakąś pracę. Się okazało, że ma znaczenie jakiś kierunek studiów, że ma znaczenie, jaką się szkołę wybrało i ma znaczenie, jakie praktyki zawodowe się zrobiło w trakcie studiowania i cała masa innych rzeczy, a nie jest tak, że nagle wszyscy kończą studia i wszyscy mają fajną pracę, a nawet jeśli mają pracę, to pewnie nie na umowę etat, tylko na jakieś umowy śmieciowe. No ale ta technika, która jakby zmiany technologiczne, które nastąpiły, wejście Spotify'a, YouTube'a, szerokopasmowy internet, czy to pokolenie Z, oni się urodzili po 95 roku życia. Czyli w 95 roku życia to pierwszy raz polski zespół grał chyba w Lidze Mistrzów. Dana była pierwsza płyta Leroya. Wtedy w 95 roku był pierwszy Woodstock w Polsce. Wtedy wchodził Windows 95 jako to chwalebny wynalazek symboliczny Windows, którego przecież już dawno nie ma. Oni właściwie pierwszego Windowsa, którego pamiętają tak realnie, to Windows Vista, więc ten świat zupełnie inaczej wyglądał. Oni jak szli do szkoły podstawowej, to już nie tyle z telefonem komórkowym, co ze smartfonem. Tak jak pokolenie Y miało ten problem, że uczyło rodziców pisać SMS-y, tak oni już mieli smartfona w kieszeni, kiedy szli do szkoły, więc te zmiany są zupełnie inne i mnie zawsze przerażają takie filmiki, które pokazują, jak dostają nastolatkowie, czy właśnie to pokolenie Z, Walkmany do ręki z kasetą i w ogóle nie wiedzą, jak wsadzić tą kasetę do Walkmana, w ogóle nie wiedzą, co z tym zrobić. Jak się im mówi, że tam jest tylko 20 piosenek w tak wielkim urządzeniu, a oni przecież mają w jakimś małym iPodzie jakieś miliony, to mówią, że to w ogóle bez sensu, jak się dało funkcjonować. Ale z drugiej strony nie przeżywają takich uroków, które my możemy pamiętać, że się słuchało black metalu na Walkmanie, więc on, jak bateria wysiadała, nagle się robił doom metalem i z bardzo szybkiej muzyki robił się bardzo wolną finalnie. Czy tego, że dwie strony nie były równe, więc było dużo pustego miejsca na końcu kasety i było trzeba doczekać tą ciszę, aż się przełączy na drugą stronę. Ale to jest
też tak, że spowodowało to, że ludzie mniej się utożsamiają z muzyką tak jak kiedyś. Bo jeśli kiedyś taki metal miał pojechać na drugi koniec miasta, do jedynego sklepu, gdzie tam były kasety metalowe, albo przegrać od kolegi jakąś kasetę, no to dla niego to była zdobycz. I on słuchał wtedy tej kasety i zapoznawał się z całą twórczością wykonawcy, bo jak wiadomo, no wtedy były koncept albumy, takie, że kolejność piosenek miała sens i że od początku do końca album się zamykał w sobie, opowiadał jakąś historię. Teraz zespoły są znane z jednego utworu, z dwóch czasem, ale na pewno nie z całych płyt. Na pewno nie z całych płyt i na dodatek ludzie mogą sobie tworzyć taki trochę kolaż muzyczny ze swoich upodobań. No ciężko było sobie wyobrazić, żeby metal w latach 90. jechał, oprócz tego, że jechał po kasetę swoją metalową, to żeby jechał też na drugi koniec miasta kupić kasetę disco polo. Żeby móc sobie posłuchać chwilę disco polo i chwilę metalu, a chwilę hip-hopu jeszcze. I żeby miał w ogóle wszystkie kasety wszystkich gatunków. No a teraz możemy sobie stworzyć playlistę, gdzie zlepimy sobie tu Popek Monster, tu ubrałaś się jak Beyoncé, ona tańczy dla mnie, KSU, Deserter, Lychupeja, Behemoth, bo w sumie wszystkiego tego słuchali różni koledzy w latach 90. z klasy. Ja w sumie wszystkie piosenki znam, to sobie stworzę taką playlistę i będzie to urozmaicone. Dodatkowo te wszystkie gatunki muzyczne zaczynają się trochę miksować, bo jeżeli, nie wiem, Radzimir Dębski nagrywa z orkiestrą symfoniczną utwór, który jest coverem i kompilacją 30 najbardziej znanych utworów hip-hopowych w Stanach Zjednoczonych, to ja już nie wiem, czy to już hip-hop, czy jeszcze muzyka klasyczna. Czy jak Joka z Kalibra rapuje pod podkład z orkiestry symfonicznej, to w przypadku muzyki metalowej było popularne, że nie, Metallica gra z orkiestrą i nagrywa płytę, ale że muzyk z Kalibra rapuje pod orkiestrę symfoniczną, to już nie do końca jest to typowe. Czy to, że nawet taki Popek Monster, to jest ciekawe, bo muzycznie on ma tak zróżnicowane te swoje piosenki, raz ma się wrażenie, że to jest disco polo, raz, że hip-hop, raz, że punk rock, bo Popek ma taki utwór No More Italiano, który nagrał z jakimś punkowym zespołem i bardzo ładny kawałek punk rockowy, tylko że cały czas tam jest Popek, który przyciąga słuchaczy. Wienio z Molesty, który zaczął nagrywać z Wait Side Crew, to jest zespół hardkorowy z Mińska Mazowieckiego, nagrali płytę Wspólny Mianownik, no i to jest muzyka hardkorowa, z drugiej strony tam Wienio trochę do tego rapuje i też już ciężko powiedzieć, czy jeśli Wienio występuje na koncercie z Analoxami, to on już jest bardziej punkiem, ze swoją drogą on był kiedyś punkiem, zanim zaczął być hip-hopowcem, do czego się przyznaje. Ale to też już trochę nie wiadomo, jak to zinterpretować. Ja się cieszę, że Nergal z Dodą nie nagrał żadnego utworu, bo to by się już wszystko wtedy posypało, bo wtedy już bardzo ciężko byłoby to określić, ale rzeczywiście gdzieś te gatunki i taka czysta kalka, jak robiłem tą ankietę, pytałem się najczęściej słuchane gatunki muzyczne, też takiej reprezentatywnej próby młodzieży. I teraz po kilku latach uważam, że nie wiem, czy to w ogóle ma sens jeszcze takie szufladkowanie. Bo nie wiem, czy ja jestem w stanie powiedzieć, co jest czystym rapem, co jest czystym techno. Już nie mówiąc o tych wszystkich odłamach najróżniejszych gatunków muzycznych, gdzie jakby już jak się pomyśli o samej muzyce metalowej, to przecież tych odłamów są no setki co najmniej. I sam pamiętam, jak było kiedyś tak, że u mnie w liceum słuchacze black i death metalu nie lubili tych, co słuchali lżejszych gatunków, bo uważali ich trochę za frajerów, że ty słuchasz tylko Iron Maiden, to właściwie takie ryczące dziewice, to będziemy cię zrywać naszywki, bo tak naprawdę prawdziwie to jest tylko tam jakiś Benediction, Mayhem i Burzum. Więc tych, takie czyste szufladkowanie, oprócz tego, że szufladkowanie ludzi, już takie stereotypizacja jest słaba, to ja nie wiem, czy da się jeszcze określić takie czyste gatunki muzyczne i stąd oprócz tego, że ten dostęp jest łatwy, że to wszystko takie płynie i że ludzie już nie muszą poświęcić tyle czasu i tyle wysiłku na to, żeby zdobyć jakąś twórczość muzyczną, jakąś kasetę czy płytę, a z drugiej strony przez to się nie przywiązują tak bardzo do tego i tak bardzo się nie utożsamiają z tą muzyką.
Obecnie w Polsce, z tego co słyszałem, to najwięcej sprzedaje się płyt winylowych. No bo po co komu płyta CD, skoro może to wszystko mieć na Spotify'u albo czymś innym. Więc jeżeli już ktoś kupuje płyty, to płyty winylowe, bo to są osoby, które kolekcjonują te płyty, odwołują się do jakichś takich oldschoolowych bardziej tradycji, kupują sobie gramofony. Ale już kupienie płyty CD jest trochę bez sensu, no bo kto ma jeszcze odtwarzacz CD w domu? W sumie wszyscy mają telefony komórkowe, w większości, znaczy ja też mam, w większości laptopów już czasem w ogóle nie ma miejsca, żeby włożyć tą płytę CD gdziekolwiek, więc te płyty CD też gdzieś odchodzą, czyli tylko dla smakoszy, dla osób, które rzeczywiście chcą mieć tą płytę i to najlepiej na winylu. Natomiast reszta to już internet mocno, mocno to zdominował. Więc te subkultury w Polsce wśród młodzieży, one też są, tylko nie są tak liczne i trochę inne są powody wstępowania tam. Ostatnio byłem na koncercie punkowym, bo to jest taka przyjemna część zajmowania się subkulturami, że się chodzi na najróżniejsze koncerty i się obserwuje, jak to wszystko wygląda. To na koncercie punkowym było bardzo dużo takich małych chłopców, którzy już mieli postawione irokezy na głowie, tylko że oni przyszli ze swoimi ojcami i z mamami, którzy też mieli irokezy na głowie i to rodzice kupują dzieciom wtedy te martensy, te glany, stawiają włosy na żel. Ja zawsze mówię wszystkim znajomym, którzy planują kupować swoim zbyt małym dzieciom martensy, mówię, Boże, nie róbcie tego, bo ja sobie kiedyś kupiłem martensy, bo miałem dosyć obciachowych adidasów, które mi kupowali rodzice. Więc w momencie, jeśli wy zaczniecie za wcześnie kupować martensy swoim dzieciom, to oni potem pomyślą, Jezu, już mam dosyć tych obciachowych martensów, które mi starzy kupowali, to teraz sobie kupię jaskrawo-żółte adidasy i dres z trzema paskami. Więc ja nie wiem, czy taki motyw, żeby wprowadzać te dzieci do subkultury, kiedy przyjdzie ten moment buntu, czy to jest dobry pomysł, bo wtedy oni się zbuntują w zupełnie przeciwnym kierunku i się okaże, że wszyscy punki, metale, hip-hopowcy i skinheadzi mają w Polsce jakiś dresiarzy albo emo jakiś fanów, więc to może pójść w jakimś absurdalnym i nieprzewidywalnym kierunku. Ale myślę, że ten świat gier komputerowych ma pewne takie, można mieć pewne przesłanki, że może mieć to pewne takie elementy subkulturowości, choć zupełnie w innej pewnie formie, ale widziałem taką relację z jednego festiwalu gier komputerowych, gdzie rzeczywiście jakiś gracz podkradł nika innemu graczowi i jego fani stali w dużej grupie kibiców właściwie i on krzyczał łubu dubu, a oni krzyczeli jebać dudu, bo tam ten gracz się nazywał Dudu. I rzeczywiście wyglądało to jak doping na meczu piłkarskim, a to był turniej gry chyba w Counter-Strike'a. Więc to jakby znamiona takiej kultury kibicowskiej czy subkulturowości przywiązania się do swojego gracza okazuje się, że prawie tak jak do jakiegoś muzyka. Pomijając to, że kiedyś każdy nastolatek jak był każdy jak był nastolatkiem, to pewnie chciał grać na scenie i być muzykiem. Tak teraz każdy nastolatek chce mieć swój kanał na YouTubie i chce mieć jak najwięcej followersów, bo widzą, że to właśnie ta jest taka forma fejmu i gwiazdorstwa i sposobu wybicia się, jaki można stworzyć. No i ostatnia rzecz, która trochę kopie nasz mainstream muzyczny i wytwórnie muzyczne, to, że kiedyś, żeby stać się popularnym zespołem, to wymagało bardzo dużo wysiłku. Trzeba było nagrać materiał, trzeba było znaleźć kogoś, kto to wyda, trzeba było próbować trafić do jakiegoś radia. Może ktoś zaprosił taki zespół na koncert, może ktoś się dowiedział o takim zespole w ogóle. A teraz wystarczy nagrać jedną piosenkę i to czasem wystarczy zrobić to dla beki, bo niektóre z hitów takich na pograniczu disco polo to są piosenki, które są nagrywane niezbyt na poważnie, gdzie zespół Chamski Letni Podryw, który kiedyś śpiewał o Cinquecento w holenderskim gazie, to było ogólnie takim pastiszem, ale oni teraz już zaczynają nagrywać coraz więcej piosenek i ostatnio w programie Hell's Kitchen u Amaro on tam ich zaprosił, gdzie by występowali jako gwiazdy, które tam mają próbować potrawy, a to chłopcy, którzy sobie dla jaj nagrali jakąś piosenkę. Okazało się, że mają miliony wyświetleń, okazało się, że
to może spróbujemy z tego żyć, będziemy grać z tego koncerty i nagle jesteśmy gwiazdą, chociaż się sami nie spodziewaliśmy tego trochę, że się nie ustaniemy. Kiedyś było to dużo, dużo trudniejsze i przez to ja mam duży też problem z tym i to trochę jest bolące dla osoby już nie z nastoletniego pokolenia, że chyba nie możemy już mówić o czymś takim jak muzyka alternatywna, czy o czymś takim jak muzyka offowa, bo nagle się okazuje, że właściwie każdy gatunek muzyczny i każda piosenka i każdy jeden człowiek, jeśli stworzy coś wystarczającego dobrego, nagle staje się mainstreamem. Więc okazuje się, że offowe jest tylko to, co nie jest popularne, ale nie jest tak, że jest jakieś alternatywne, że niezależne wydawnictwa płytowe, że rzeczywiście gdzieś ten off mamy taki prawdziwy, tylko mamy w sumie tylko mainstream. I ten mainstream podzielony na jakieś tam gatunki, podgatunki, które się przeplatają, ale właściwie wszystko może być mainstreamem, bo nagle się okazało, że jeśli Nergal zaczął się spotykać z Dodą, że nagle wszyscy tam słuchają tego Behemota, mimo że wcześniej o nim nie słyszeli. Że taki Rychu Peja sobie przyjdzie do Kuby Wojewódzkiego i nagle też wszyscy tego słuchają. Zresztą mnie strasznie bawi, bo że nigdy to nie zostało wyciągnięte, ale czego zresztą Nergal nie ukrywa, pierwszą swoją płytę, tą jeszcze z pogańskiego black metalu, nagrywali przy współpracy z takim muzykiem, człowiekiem, zespołem. Zespół się nazywa Graveland, który jest takim... Ten nurt muzyki się nazywa NSBM, od Narodowy Socjalista Black Metal i to jest taki jeden z bardziej popularnych na świecie black metalowych narodowo-socjalistycznych zespołów. On na przykład ten Fudali, bo tak ma na nazwisko, nagrywał wspólną płytę z Honorem, czyli takim mocno prawicowym narodowo-socjalistycznym zespołem. A pomagał nagrywać pierwszą płytę Behemota i zawsze mnie dziwiło, dlaczego żadne media nie robią diabła ludowego z Nergala i że przecież on tutaj współpracował z neonazistami, a wyciągają inne różne rzeczy różnym politykom i różnym osobom, ale widocznie tak działają trochę media. Nergal był wygodnym buntownikiem i głupio było mu wyciągać takie rzeczy, ale jeśli ktoś jest niewygodnym buntownikiem, no to wtedy będziemy go trochę mu podkopywać jego karierę. No ale jak widać teraz nasz Sejm się zrobił coraz bardziej muzyczny, ja się nie mogę doczekać, aż w ogóle kiedyś w Sejmie zasiądą sami muzycy i będzie partia metalu, partia hip-hopu i partia punk rocka i partia skinheadów, to nawet by się tam ładnie układało, że taka partia antykatolicka, partia lewicowa, partia prawicowa. I partia taka trochę ze środka, ci hip-hopowcy, którzy tam mniej by się przywiązywali, bo patrząc na ogólnie naszych polityków, to myślę, że dużej różnicy by nie było, a byłoby kolorowie i przynajmniej zabawnie. I mogliby jeszcze zamiast mówić z tej mównicy sejmowej, to mogliby tam śpiewać i wtedy by nawet się dało te obrady wtedy jakoś oglądać. Ale disy hip-hopowców między sobą wtedy, to myślę, że politycy najbliżej są tego, bo rzeczywiście jak się Peja z Tedem tam disują, to myślę, że czasem nasi politycy całkiem ładnie ich doganiają. Dobrze, to z mojej strony ogólnie tyle, ale chciałem się zapytać, znaczy po pierwsze chciałem bardzo Państwu podziękować, że Państwo przyszli i chcieli mnie na tych łóżkach posłuchać. Sprawdzałem, dość wygodne, więc mam nadzieję, że było Państwu wygodnie. Mam nadzieję, że Państwa za bardzo nie zanudziłem, ale czy może jakieś pytania ma ktoś, bo ja tu chętnie albo uwagi, albo można coś skrytykować, się z czymś nie zgodzić. Ja jestem otwarty. Bardzo. Znaczy, no wnioski są o tyle smutne, że ja myślałem, że te subkultury będą jeszcze takie silne i ważne. Znaczy, właśnie, bo wnioski były bardziej muzyczne, ja już gdzieś tam ten seks mnie wybił. Wnioski były takie, że muzycy ogólnie tworzą swoją, traktują... To na swoje piosenki i utwory czują się trochę jak artyści i uważają, że to jest ich takie dzieło, które tworzą.
słuchacze jakby poruszają się w takiej semantycznej przestrzeni wspólnej, bo rzeczywiście, jeśli tam Nergal śpiewa o tym, że tam nadchodzi koniec świata, to wszyscy uważają, że to jest o miłości. Słuchacze metalu i Nergal też, powiedzmy, myśli, że to jest o miłości i o zdradzonych uczuciach. Czyli nie jest tak, że ktoś tam, tak jak często zarzucano, jak się pojawiał w Polsce zespół Kat, tam i pierwsze fani metalowi zaczynali tam odprawiać czarne msze na cmentarzach, to była wtedy taka panika, że w tym momencie ludzie wzięli zbyt dosłownie te teksty piosenek. No na szczęście nie biorą, no z wyjątkiem tam jednego fana Popka Monstera, który sobie skaryfikację twarzy zrobił, to ludzie nie biorą na serio tych tekstów piosenek, tylko biorą poprawkę na to, jakby interpretują dobrze to, co autorzy mieli na myśli. Ale z drugiej strony ja też chciałem zobaczyć, czy jest tak, że znaczy, czy mu słuchacze dają jakiś taki feedback, takie sprzężenie zwrotne muzykom. Czy to jest tak, że to muzycy grają dla słuchaczy, czy raczej słuchacze są potrzebni, żeby ci muzycy żyli? To znaczy, co dla kogo i jak? No i ogólnie to w przypadku skinheadów, to oni akurat ten odłam mówił, że oni się tam chcą głównie bawić i że teksty piosenek to oni uważają, że są, że muszą być w piosence, więc są, ale im głównie zależy na muzyce. Co zresztą w przypadku punków też bo ja uwielbiam taki wywiad z Siczką, wokalistą KSU, który opowiadał, że jak usłyszeli pierwszy raz punk rocka, to powiedzieli, że to jest tak proste, że aż wstyd to grać, ale jako, że nie potrafili grać, to stwierdzili, że zaczną grać punk rocka i potem się stali jednym z bardziej znanych punk rockowych zespołów w Polsce. I to w ogóle te historie o powstawaniu zespołu KSU, gdzie w Bieszczadach, w Ustrzykach też wysłali list przez jakąś tam ciotkę do Londynu, do Radia Wolnej Europy, żeby Radio Wolna Europa zaczęło puszczać im piosenki punk rockowe, bo nie mieli dostępu żadnego do tej muzyki. I Radio Wolna Europa zadedykowało słuchaczom z Bieszczad piosenkę tam chyba Sex Pistols i Esbecja tam w Jaśle ponoć przyjechała do Ustrzyk, bo dobrze wiedziała, do komu były dedykowane te piosenki. Więc te takie problemy i te uroki powstawania subkultur w Polsce w dawnych czasach były duże. No ale właśnie się okazało, że muzycy uważają, że tak grają dla słuchaczy. Słuchacze są dla nich ważni. Ważna jest ich opinia, no chyba, że jest inna niż ich własna. Znaczy, właśnie Nergal opowiadał, że jak grali tą muzykę pogańską, pomyśleli, że już nie mają ochoty być w takiej niszy, nie mają ochoty śpiewać o tych lasach Pomorza, że chcą grać trochę inną muzykę, bardziej złożoną technicznie, ale lekko wolniejszą. No i on powiedział, że oni stwierdzili, że trudno. Ci słuchacze, którzy są teraz, się od nich odwrócą, znajdą się nowi. Tak samo Deserter mówił, że znaczy muzycy Dezertera mówili, że ile można grać na to samo kopyto, że słuchacze oczekują, że kolejna płyta będzie brzmiała identycznie jak poprzednia i będzie miała podobne teksty. To jest coś, co często się obserwuje, że o nie, bo teraz oni się zepsuli, oni już grają zupełnie inaczej niż kiedyś, ale ci muzycy, oni nie chcą grać dokładnie identycznych chwytów, jeszcze najlepiej identycznych, nie uderzać w perkusję przez całe swoje życie i chcą coś zmieniać. Więc oni uważają, że do pewnego momentu jest okej, ale jeżeli oni czują potrzebę zmiany, jakiejś nowości, bo Deserter chciał wprowadzić element elektroniki i strasznie ich fani potem skrytykowali, że w ogóle gdzie w punk rockowym zespole elementy elektroniczne, to oni powiedzieli, że oni już byli po prostu znudzeni tym, co grają. I to w ogóle chyba wszyscy muzycy, jak się czyta wywiady z najróżniejszymi, nie tylko takimi subkulturowymi, to wszyscy mówią, że zawsze ich boli, że ludzie kochają jakąś piosenkę, zawsze chcą, żeby ją grać na koncertach, oni jej na przykład nie lubią, bo tam ktoś, bo tam napisali tak dla zasady, albo ktoś im napisał, tak, w ogóle nie tak, tam przez przypadek to jest też coś, co przy... Pracuję też w badaniach rynku, przy badaniach innowacji i różnych pomysłach na nowe produkty i zawsze jest tak, że jeśli dział jakiegoś marketingu wrzuci tak od czapy jakiś pomysł, to oni w ogóle go nie chcą wprowadzić, ale dorzucą dla zasady, żeby było więcej, to zawsze on wygrywa, więc to pewnie też jest tak z piosenkami. Ktoś tam stworzył, myślał, że się nie przyjmie, a potem się okazuje to wielkim hitem i ludzie wymagają tego, żeby grać. Więc ogólne
wnioski, które z tych całych badań mi wynikały, to po pierwsze, że subkultury już nie są młodzieżowe, tylko w ogóle są zjawiskiem, które może dotyczyć ludzi starszych. Ja też spotkałem raz w Warszawie, co się strasznie ucieszyłem, bo w życiu nie myślałem, że spotkam prawdziwego mocca z Wielkiej Brytanii, gdzie miałem akurat koszulkę z napisem Vespa. I on podszedł do mnie i powiedział: "O, great scooter." No ale taki patrzy starszy pan w jakimś sweterku, on powiedział: "Poczekaj chwilę" i przybiegł, przyniósł swoją parkę z lat 60. i miał cały bok w takich wpinkach Bena Shermana, wszystko ze skuterami. I opowiadał mi o tym, jak w latach 60. się naparzali z tymi rockersami. Opowiadał mi, że co roku robią sobie zjazdy moców i wysłał mi potem zdjęcia z tych zjazdów, gdzie rzeczywiście setki takich starszych panów na tych swoich skuterach, gdzie moci mieli taką charakterystykę, że czym ktoś był fajniejszy, tym miał więcej lusterek przy skuterze. Więc tam czasem takie setki lusterek, całe skutery obklejone w lusterkach. Pokazywał, cały czas jeżdżą na tych skuterach, cały czas się spotykają, gdzie grają sobie muzykę z płyt winylowych. Cały czas jeżdżą szukać rockersów, ale rockersów już nie ma, więc tylko tak robią dla fanów, jeżdżą po tych dzielnicach co kiedyś. Więc to nie jest tak, że subkultury są dalej młodzieżowe. To jest po prostu taki element tożsamości, który po prostu się stał częścią, ale niekoniecznie młodzieżową i wcale nie jest wstyd, że ktoś ma 40 lat i uważa się za panka. Druga rzecz to, że moim zdaniem ludzie słuchają tekstów piosenek, jednak przynajmniej ci subkulturowi, i rozumieją te teksty, i że akurat w przypadku Popka Monstera to może to nie jest najlepszy przykład, bo moim zdaniem to jest zaprzeczenie tego, o czym kiedyś Sokół rapował. Miał taką piosenkę dla tych, co uważają, że rap bez przekazu jest fajny. Właśnie rapował, zostawiając bezsensowne słowa. Tam były ostrze noże i nożyczki, halabardy i pilniczki, aparat czeski, gwoździe pineski. Tak się to chyba zaczynało. No to, że jednak ten Tilaw też śpiewał, że tam podobno dzisiaj już nikt nie słucha tekstów, słowa piosenki nieistotne są. Ale mi się wydaje, że jednak ludzie słuchają cały czas tekstów piosenek i na dodatek, chwała Bogu, je rozumieją. Co nie zmienia faktu, że ta muzyka gdzieś się będzie dzieliła na tą, gdzie rzeczywiście mamy tekst, który mówi o czymś, i tą muzykę taką bardziej zabawową. Ja jak zaczynałem pisać swoją pracę, to moją promotorką była pani profesor Świda-Zięba, która kiedyś właśnie mi powiedziała, że jak jej przyszedłem i zacząłem opowiadać o metalach, a ona mówi: "No dobrze, ale niech pan mi powie, kto jest w tym zespole." Ja mówię: "No jak tam perkusista, gitarzysta, basista, wokalista." A mówi: "No i co, i za 50 lat też będzie tak samo?" I zacząłem się zastanawiać, a wcale nie musi być tak samo. Ona mi powiedziała: "No bo wie pan, jak ja byłam młoda, to była muzyka taneczna i muzyka poważna." Zaciągnęła się papierosem i powiedziała: "A potem pojawił się jazz." I pomyślałem sobie: no tak, no jak ona obserwowała, jak była muzyka poważna i taneczna, potem pojawił się jazz, potem obserwowała, jak powstaje jakiś punk rock, metal, jak powstaje rock w ogóle, i że ludzie się zaczynają utożsamiać z muzyką, no bo nikt się nie utożsamiał wcześniej z muzyką poważną ani z muzyką taneczną, tylko ona była albo do słuchania, albo do tańczenia, no to było bardzo proste. A nagle się okazuje, że teraz się ludzie utożsamiają z muzyką i się utożsamiali, ale czy oni będą dalej za 20 lat się utożsamiać, czy my w ogóle będziemy mieć tekst w piosenkach, bo przecież nie zawsze tak było, że utwory muzyczne miały tekst, czy to nie pójdzie w jakimś innym kierunku, to ja myślę, że to z wielką ciekawością, ja oczekuję tej przyszłości i myślę, że subkultury powrócą, tylko w jakiejś innej formie, no bo wiadomo, że subkultury lubią powstawać i mieć taki boom w momentach kryzysów, czyli w Wielkiej Brytanii gdzieś ten kryzys, ta Margaret Thatcher się pojawiała, gdzieś powstało to nasilenie. U nas te lata 80., sypiący się PRL, też powstały te subkultury. Potem początek lat 90., gdzie no weszliśmy w ten kapitalizm, nie wiedząc, co z nim zrobić, to też była to jakaś taka forma ucieczki od tej rzeczywistości. Chwilowo jest tak, że trochę nie ma się przeciwko czemu buntować. Ale to nie znaczy, że zaraz nie będzie, bo moja wiara w stabilność finansową i w stabilność finansów i pokoju na świecie jest umiarkowana, więc przypuszczam, że w perspektywie 100 lat to na pewno subkultury gdzieś tam się odrodzą i gdzieś tam się pojawią.
Ale mogą być zupełnie inne, no bo to widać w Japonii, gdzie jakby te subkultury powstające w Japonii są zupełnie inne niż te, które powstawały w tej kulturze zachodnioeuropejskiej. Jakaś kultura gotyckich lolit, czy to całe cosplaye, które się przebierają za bohaterów anime, no to co ciekawe, my mamy w Polsce też cosplayów, bo ja mieszkam koło takiej szkoły, gdzie co roku odbywa się festiwal kultury japońskiej i ci cosplaye z całej Polski się zjeżdżają i wtedy jest tak, że u mnie w Carrefourze pod domem chodzą te gotyckie lolity i ludzie przebrani za bohaterów z mangi i z anime. I wszyscy tam normalnie sobie robią przy nich zakupy, nawet nikt się tam za bardzo nie zastanawia, że to jest coś dziwnego, ale to są jednak zupełnie z innym podłożem subkultury, bo one się odwołują do takich raczej grupy fanów jakiejś konkretnej mangi czy konkretnych filmów animowanych, a nie bez ideologii, bez muzyki w tym wszystkim, tylko bardziej takie grupa fanowska niż ja również dziękuję. Więc możliwe, że to pójdzie w kierunku takich grup fanowskich, a mniej w kierunku takich subkultur, gdzie się ludzie utożsamiają ideologicznie, a może tylko będzie to taki rodzaj hobby. Kultury są coraz mniej polityczne, tak? Tak, są coraz mniej polityczne, a coraz bardziej wiążą się ze stylem życia, wyglądem i typem przeżywania życia, a mniej takie, że tam ktoś sobie tatuuje swastykę albo anarchię na piersi, tylko raczej zapuszcza irokeza i lubi co jakiś czas wypić tanie wino. Coraz mniej interesuje ich polityka i to, co ich dotyka tak politycznie. To nie do końca. Chodzi o to, że są mniej radykalni, ale zainteresowanie jest, bo to widać przy ostatnich wyborach politycznych, które wyglądały jak wyglądały. Cały czas do tej najmłodszej grupy wyborców politycy mówią językiem solidarności, a dla nich solidarność, dla takich urodzonych po 95 roku życia, to jak dla nas pewnie II wojna światowa albo PRL. Znaczy tak się mówi, że dla nich solidarność to już jest dawno minęło, a i tu się cały czas PiS, PO biją, przerzucają się, kto był gdzie stało z OMO, kto był gdzie indziej i cały czas się wszyscy odwołują do tej solidarności. Oni mają dosyć, oni potrzebują autentyczności, kogoś, kto nie jest tworem sztucznym, marketingowym, wypranym, nagranym po prostu przez jakichś polsterów i dlatego tak popularny był wśród nich Kukiz, który się jąkał, który nie bardzo wiedział, co chce powiedzieć, ale to była takie trochę pokazania wała władzy, a teraz my wam pokażemy, tak? Nie ma żadnej partii, która odpowiada naszym potrzebom, tylko się przerzucają, czy aborcja, czy brak aborcji, czy wy jesteście fajniejsi, czy nie, ale poza tym programy mają prawie identyczne, to zagłosujemy na partię bez programu. Najpierw był Palikot, teraz Kukiz i Korwin, który akurat ma program, ale ma przynajmniej ten sam, od kiedy zaczął jakiś mieć, to ma ten sam od lat i nigdy go nie zmienił. A politycy, którzy raz są w PiS-ie, raz są w PO, raz są w PiS-ie, raz są w PO i przeskakują tam, gdzie będą bardziej u władzy, no to są mało wiarygodni, autentyczni dla młodych ludzi i myślę, że czym więcej głosów będą mieli młodzi, tym ciekawsze rzeczy nas czekają na scenie politycznej. Wolność i miłość cały czas tak jest najważniejsza dla młodych ludzi i myślę, że tego sobie życzmy. Wolności i miłości każdego dnia i przede wszystkim. Kiedy kultury były społeczne, jako młodzieżowe były polityczne, bo rzuciłeś hasło polityka. Nie spotkałem się, byłem kiedyś punkiem, mama mi puszczała disco polo, słucham teraz rapu i raczej wszyscy się od zawsze widziałem, że odcinali i mówili, że polityka jest zawsze afekt, nikt się nie utożsamiam, czy jest lewicowy, prawicowy. Odcinam się od jakiejś tam... Panie, jest odcięciem się. W kulturze hip-hopowej każdy z raperów odcina się totalnie od polityki, chociaż ma teksty antypolityczne czy antysystemowe. Ale zawsze jest, że oni nigdy nikogo nie wspierali, chociaż nieraz wysyłane do nich były zaproszenia, żeby stworzyli jakąś muzykę. Eldo, który śpiewa o Polsce, że ją kocha i ma przesłanie totalnie asymetryczne do rzeczywistości i ciężko się doszukać tam rzeczywiście, że śpiewa o swoim kraju i o polityce, ale nigdy żaden z nich się nie utożsamił z żadną partią polityczną, z żadnym politykiem i nie współpracował z nim. Nie wiem, jak było w innych subkulturach. A Leroy? Leroy jest teraz w
Ale jest u Kukiza, więc to muzyczna partia jest trochę. Znaczy ja się zgadzam, że subkultury nie w tym sensie są polityczne, bo nigdy subkultury nie wspierały jakichś konkretnych partii politycznych, czy się nie utożsamiały z konkretnymi partiami politycznymi. Mi chodziło bardziej o to, że ich teksty i jakiś taki sposób bycia był trochę polityczny w tym sensie, że był antysystemowy na przykład, albo że był antychrześcijański, albo że był wolnościowy na zasadzie takiej, że się wypinamy w ogóle na politykę, to też jest jakaś taka forma, w sensie takim, no ciężko powiedzieć, żeby Popek Monster miał jakieś teksty polityczne, no bo znaczy nie przesłuchałem wszystkich jego płyt, bo on tyle nagrywa, że tego się nie da zrobić, ale w sensie takim, że no, muzyka disco polo też nie jest jakaś, no, tekst piosenki Za twoje oczy zielone Zenona Martyniuka, no nie odwołuje się jakoś do takiej rzeczywistości naszej i w jakiś sposób się nie angażuje w to, podczas gdy no, muzyka hip-hopowa i punk rockowa w dość silny sposób nawiązywała do tej rzeczywistości, do różnych elementów, ale to prawda, że nie było tak, że nagle ludzie śpiewali Ole Kolek wygraj, jak jeden zespół Disco Polo chyba śpiewał dla Aleksandra Kwaśniewskiego ten hit, ale nie angażował się tak czysto politycznie, w sensie w politykę, w rozumieniu partii politycznych, ale jednak w jakąś formę, chociaż okazywania zainteresowania polityką jako taką, chociażby w ten sposób, że się nie zgadzam ze wszystkimi partiami, które są, i wiem, że żadnej nie mam, to jest trochę coś innego niż nawet nie wiedzieć, jakie są partie. Pewnie. Ja wcale nie wiem, czy to była młodzież prawicowo ukierunkowana, czy to nie była po prostu niezadowolona młodzież z dwóch partii, które się przerzucają inwektywami i poza tym mają bardzo podobne idee i podobny program czysto gospodarczy, a przerzucają się takimi emocjonalnymi tylko rzeczami ideologicznymi. Znaczy, no, ciężko powiedzieć, czy osoby, które na niego zagłosowały, bo tam bardzo dużo osób zagłosowało na Kukiza, to są osoby, które głosowały wcześniej na Palikota, jak się patrzyło na przepływy. A ogólnie, jeśli traktować poważnie obydwie partie politycznie, to chyba nie są blisko siebie, poza tym, że są takie zupełnie odpalonymi partiami versus te dwie czy trzy, które od zawsze były i tych samych polityków, którzy od zawsze byli na arenie politycznej. Więc tak, to była potrzeba zmiany, nie wiadomo czy lepszej, czy gorszej, po prostu weźmy kogoś, kto jest zupełnie od czapy i go tam wsadźmy. Dziękuję bardzo Państwu za obecność.